Przyjdź tutaj do nas, bo w późniejszym czasie będzie konkurs na najlepiej przebraną czarownicę. Myślę, że tu kilka pretendentek do takiego tytułu już możecie Państwo oglądać. A ja tylko zachęcę raz jeszcze do tego, by z nami pozostać aż do 18, bo Sabat Czarownic właśnie do tej godziny będzie trwał. Będzie między innymi zdarzenie teatralne zatytułowane Sąd nad ostatnią czarownicą i to jest za niespełna godzina w wykonaniu teatru Forma z klubu Kwadrat, spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz. Fajne? Fajne. To teraz zaczynamy. Ja? On się prezentuje specjalnie. Zachęcam, proszę Państwa, kto ma miotła albo niekoniecznie może udać się tutaj na trawę zastragany, po to, by oddać się. Jesteś tam na piętnastej? Nie.
tam był strażak z Wrocław, a teraz go nie widać. I przedstawiam wszystkim piękne czarownice niezwykle sympatycznych czarodziejów z Teatru Nowego w Słupsku. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Będziemy potrzebowali kilkoro ochotników. O, widzę, że są dziewczyny. Słuchajcie, wyłapcie chętnych. Przeprowadzimy szybki, ekspresowy quiz na temat wiedzy tajemnej. Ilu mamy uczestników? Przedstawcie się, proszę. Jak masz na imię? Czy jesteście gotowi? Głośno. Tak.